Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie's Style z serii Be Glossy. Oto mamy przed sobą kolejne dwa nowo zakupione pudełka, w których znajdują się kosmetyki. Musicie mi wybaczyć, ale już je otworzyłam. Dzisiaj nie będę tego robić razem z Wami. I po prostu ze środka wyjęłam te, wiecie, takie te papierki, co robią strasznie dużo bałaganu. Także w środku są już tylko kosmetyki, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę oba pudełka to kozak. Każdy jest inny. Także zacznijmy od pudełeczka numer jeden. Muszę sobie tutaj poradzić troszeczkę. O, pudełeczko numer jeden. Oczywiście wstążeczka, papierek, naklejeczka, jak to zawsze bywa. Tu mamy Vibes Only. I kochani, w środeczku całkiem ciekawe, przyjemne kosmetyki. Tutaj mamy uloteczkę. To jest pudełko Be Glossy Move Your Body. I tutaj oczywiście, co tam w środku się znajduje i tak dalej. A więc tak, mamy tutaj myjący peeling do ciała, wygładza i odżywia, Mango Reverse Cosmetics. Duże opakowanie, 250, także jak widzicie, pełnowartościowy, duży kosmetyk. Następnie mamy nowość, wiecie, że lubię maseczki, ale to nie jest maseczka, tylko jest to, słuchajcie, tutaj było gdzieś tam. Złuszczający płatek Gomecz. Płatek oczyszczający Gomecz redukuje martwy naskórek i skutecznie usuwa kurz. Delikatnie i głęboko oczyszcza pory, nie uszkadzając naskórka, dzięki czemu skóra staje się promienna, nawilżona i gładka. Taki oto płatek. Słuchajcie, nie wiem, ja tego nigdy nie testowałam. Jeżeli kiedykolwiek testowaliście takie płatki, to dajcie znać. Także dla mnie zupełna nowość. Nie jest to maseczka, które kocham oczywiście testować, jak wiecie, z moich odcinków. Natomiast no, wygląda całkiem ciekawie. Jeszcze tutaj M-Beauty Made in Korea. Ciekawe. Kolejny kosmetyk. Aktywna maska w płachcie na pośladki i uda, ujędrniająca. Kofeina, centyla asista, kwas hialuronowy z Bielendy. I tutaj mamy dwa płaty w opakowaniu. Ciekawe, prawda? Świetnie. No, żeby rzeczywiście każda pupa po takich płatkach tak wyglądała, to byłoby nieźle. Okej, także kolejny pełnowartościowy kosmetyk. Następnie mamy tutaj, wiecie, za błyszczykami nie przepadam, ale zobaczcie, jaki ten ma świetny kolor, w ogóle jakie mega opakowanie. My Matte Lip Ink. I to jest... Golden Rose firmy. Ale zobaczcie, jaki jest fajny kolor, jakiś taki ala fiolet, w ogóle nie, no świetny, niby matujący. Nie robiłam jeszcze odcinków o pomadkach, a mam ich całkiem sporo, także może dobrze, szykuje się coś, kochani. Kolejny mamy tutaj Skóra Dojrzała, dermoaktywny krem Anti-Pollution z Hetzel Dermatologic. Pierwszy raz widzę tą firmę, SPV 15, także bardzo Was przepraszam, pewnie źle to oczywiście przeczytałam. I tutaj mamy, chciałam zobaczyć, ile, słuchajcie, ma pojemności. Dermoaktywny krem Skóra Dojrzała. Również pełnowartościowy kosmetyk. Całkiem ekskluzywne, fajne pudełeczko. I ostatnie, co nam się tutaj znajduje, poza oczywiście karteczką, to Soraya. Proteinowy balsam ujędrniający, 100% wegan, 200 ml. Nie wiem, czy zauważyliście, ale już jest naprawdę coraz więcej kosmetyków wegańskich. Także kochani, w opakowaniu mamy 2, 4, 6 tak naprawdę pełnowartościowych kosmetyków. Bardzo mi się podoba to pudełko. Zdecydowanie wolę takie niż jakieś lakiery. Maseczki oczywiście kocham, ale wiecie, generalnie jakieś lakiery do paznokci, kiedy ja stosuję hybrydę, no troszeczkę mi się nie przydają. No i zbyt intensywne odcienie pomadek, których no nie ma do czego wykorzystać. Później jakieś czerwone też niezbyt przepada. Kolejne pudełeczko. Muszę sobie tu jakoś poradzić. Oczywiście wstążeczka. Jakieś tam ulotki z rabatami. Dwie. No i zobaczcie, jakie fajne. Tutaj mamy Back to School. Oczywiście naklejeczka, Glossy Vibes Only. Również tutaj ulotka, co jest w środku. No i sprawdźmy. No, bardzo ciekawe kolejne pudełeczko. Verbena mamy tutaj, Rockhitnik. Zawiera witaminę C, E, D. Cukiereczki. Próbki...
szamponu i maseczki Biotin Bost. Ciekawe, kiedyś były takie chyba z Austin czy coś takiego. Mamy również, o, trzy maseczki Selfie Project. Pudrowa maseczka mineralna Miss Matty. Selfie Project żelowa maseczka nawilżająca i aksamitna maseczka wygładzająca. W ogóle jakie fajne te maseczki, świetne, uważam, że mega, mega. Oczywiście dowiecie się, jak to z nimi było po moim przetestowaniu, bo maseczki uwielbiam testować, wiecie o tym. I kolejny płatek M-Beauty Made in Korea. Tutaj mamy płatek oczyszczająco-peelingującym z kwasem AHA. Jestem ciekawa, o co chodzi z tymi płatkami. Kurczę, pierwszy raz coś takiego naprawdę widzę. I jak widzicie, już w drugim pudełku mamy taki płatek. Kolejny kosmetyk to jest serum do ciała z kurkumą, czyli poprawia elastyczność i skóry i ujędrnia z Pheromony. Z Pheromony było dość sporo już w kosmetyku w Big Glossy. Nae, Naturalne Antica Herborysteria. Również wegańska formuła. I tutaj mamy, kochani. Co tutaj mamy? To jest chyba żel. Ale jeszcze sprawdźmy. Nawilżający żel pod prysznic, sorry, łączy w sobie organiczne ekstrakty z figi i hibiskusu. Także taki tutaj mamy żel. Tutaj mamy stołpy. Stołpy lubię akurat kosmetyki. Taupe Authentic. Mgiełka booster nawilżona skóra z allantoiną. Taki widzicie spray. I ostatni kosmetyk to jest to, z czego ja niezbyt już powiedziałam, że właśnie nie przepadam. Neonile. Tutaj wegański lakier 7,2 ml, taki dziwny zielonkawy kolor do paznokci. Także poza lakierem, w sumie wydaje mi się, że mega. Słuchajcie, pudełko, zobaczcie, ile tu jest rzeczy. To jest z tej serii Back to School, także to naprawdę warto zamówić. Mamy tutaj, słuchajcie, poza lakierem i próbką, tu mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pełnowartościowych kosmetyków. Tak naprawdę 9, nie? 2, 4, 6, 9 pełno... 8 pełnowartościowych kosmetyków, cukierki, czyli 9 rzeczy i 10 rzecz są to te próbki. Także, kochani, no to pudełko jest naprawdę mega, mega, mega. Jeżeli testowaliście któryś z tych produktów, chcielibyście się podzielić swoją opinią albo chcielibyście powiedzieć, które pudełko Wam się lepiej podobało, numer 1 czy numer 2, oczywiście dla mnie numer 2 wygrywa, mimo tego nieszczęsnego lakieru, którego nie lubię, to oczywiście podzielcie się w komentarzach. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, może również subskrypcję, będziecie ze mną na bieżąco. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej, hej!